Dobrze, Marcelino. Ja tutaj będę królową w takich wpadek w takim razie, jak sobie pomyślę, ile razy mi się zdążyło albo przejęzyczyć, albo najgorszą wpadkę, to jak pomyliłam Timo Lachtiego z Fredrikiem Jakobsenem i strasznie mi było głupio, dostałam po prostu takie chwilowe zaćmienie umysłu, podchodził Timo Lachti do mnie, ja mówię Fredrik Jakobsen, a on tak Lachti. Mówię, Boże, przepraszam. Potem go musiałam odszukać, oczywiście przepraszałam go strasznie kilkukrotnie. Oczywiście nie miał mi tego za złe i fajnie się to wszystko zakończyło, ale pamiętam, że to było, czułam się okropnie. Mówię, jak ja mogłam w ogóle tych dwóch zawodników pomylić, ale to po prostu był taki impuls, tak wchodzi czasami do głowy taka myśl, a ja to tak mam czasami, że jej nie zatrzymam, tylko ona po prostu wyjdzie i, no i potem takie efekty są.